Hans Frank, generalny gubernator, był jedną z osób spośród kierownictwa niemieckiego tutaj w generalnym gubernatorstwie, odpowiedzialną za mordy, które dokonywano tutaj na polskiej ludności, ludności żydowskiej. Był też jedną z osób odpowiedzialnych za swego rodzaju takie obozy pracy, baudiensty, rozlokowane w wielu miejscowościach, między innymi w Kłaju. Dlatego też nie można się dziwić, że kierownictwo dywersji Polskiego Państwa Podziemnego zdecydowało, że należy go usunąć, że należy się go pozbyć. Dlatego też przygotowano zamach na niego tutaj niedaleko w Szarowie, koło stacji w Szarowie, w Puszczynie Połomickiej. Kiedy podróżował do Lwowa, wysadzono jego pociąg. Niestety akcja się nie do końca udała, ponieważ odpalono amunicję, ładunek wybuchowy nieco za wcześnie i w powietrze wyleciały pierwsze 3 wagony, a Hans Frank podróżował w ostatnim. Nie dotarł do Lwowa tak, jak miał dotrzeć w wyznaczonym terminie. Podstawiono potem zastępczy samochód dla niego. Ale ten zamach to był chyba jeden z najbardziej skutecznych zamachów na jego życie, bo wiadomo, nie jedyny. Kiedy to Hans Frank naprawdę był bliski śmierci. W dniu 29 stycznia 1944 roku odbyło się uroczyste posiedzenie rządu Generalnego Gubernatorstwa. Okolicznościowe przemówienie do młodzieży niemieckiej wygłosił sam gubernator dr Frank. Wśród aplauzu zebranych, ale wbrew przekonania świata i licznych aktów dywersji, stwierdził on, że już na zawsze w Generalnym Gubernatorstwie zapanuje spokój. Frank Hans ze swoją pewnością i z poczuciem pewnego swojego bezpieczeństwa wsiadł do pociągu o godzinie 22:45 na głównym dworcu w Krakowie, by wraz ze swoją świtą udać się na centralne uroczystości do Lwowa, gdzie sam Hitler świętował swoją rocznicę objęcia władzy wojskowej.
Hans usiadł do wagonu 1006 wraz ze swoim szefem prasowym. Natomiast w wagonie salonkowym 1001 prezydent z pułkownikami. Ponadto dołączono wagon z ludźmi z ochrony kolei w Krakowie jako specjalne ubezpieczenie pociągu. O godzinie 22.45 pociąg naładowany uzbrojonymi żołnierzami ruszył do Lwowa. Hitlerowską rocznicę postanowiło uczcić również polskie podziemie. Uczcić oczywiście na swój sposób. W tym celu dowództwo Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej zaplanowało dwa uderzenia na niemieckie pociągi pośpieszne kursujące na trasie Kraków-Lwów. Akcje te zostały faktycznie wykonane w dniach 29-30 stycznia 1944 roku przez jednostki bojowe Komendy Dywersji Okręgu Krakowskiego AK. Wysadzenie pociągu na linii Kraków-Lwów dokonały jednostki krakowskie, a na linii Lwów-Kraków jednostki dywersyjne pod okręgu Rzeszów. Rozkaz za rozpracowania planu wysadzenia pociągu na trasie Kraków-Lwów wydał sam dowódca Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. Po przejrzeniu mapy wynikało, że najlepsze warunki terenowe istnieją w rejonie Puszczy Niepołomickiej. Następnie rozpoznano szczegółową trasę i zdecydowano ostatecznie o zlokalizowaniu akcji pomiędzy ówczesnymi stacjami Podłęże i Grodkowice. Jako miejsce zasadzki wybrano rejon z zalewu wodnego znajdującego się między drogą Cudów Niepołomice a stacją kolejową Grodkowice, obecnie Szarów. Cel akcji był oczywiście jeden – wykolejenie pociągu pośpiesznego z równoczesnym wykonywaniem zasadzki ogniowo-ruchowej. Nadszedł nerwowo oczekiwany czas. O godzinie 23.05 słuchać było narastający turkot pociągu od strony Krakowa. Słychać sygnał, że pociąg jest blisko swego przeznaczenia. Za chwilę nocną ciszę niepołomickiej puszczy przerywa krzyk ognia. Z toru kolejowego bucha słup ognia, grad kamieni rozsypuje się daleko po lesie i po głowach wszystkich zamachowców. Pociąg wyrzucony z szyn iskrzy, podskakuje i zgięty harmonijkę zatrzymuje się na pobliskim wiadukcie. Zamach na generalnego gubernatora na razie się nie udał. Frank tym razem ocalał, gdyż jechał w ostatnim wagonie. Ładunek został odpalony za wcześnie. Spośród pasażerów nikt nie został zabity. Generalny gubernator dr Hans Frank nie po raz pierwszy i zresztą nie jedynie w tym okresie znalazł się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Wykonanie akcji tuż obok stolicy generalnego gubernatorstwa wykazywało zuchwałość polskiego podziemia i wskazywało na odwetowe możliwości w wypadku dalszego stosowania przez okupanta obłędnej i zbrodniczej zasady odpowiedzialności zbiorowej. Dokonanie zamachu na pociąg gubernatora, mimo ścisłej tajemnicy dotyczącej jego wyjazdu, wywołało wzajemność, nieufność, podejrzenia, a nawet pewne przesunięcia personalne w otoczeniu Franka i we władzy generalnego gubernatorstwa. Wrzędobystwo polskiego wywiadu wydało się zastanawiające i budziło zdenerwowanie. Niestety, za wysadzenie dwóch pociągów na trasie Kraków-Lwów i Lwów-Kraków Niemcy podali w obwieszczeniu o rozstrzelaniu 100 więźniów. Koło Niepołomic wykonano wyrok aż na 50 z nich.